Cześć, tu Karol z Kołem się toczy. Dziś toczymy się przez Dolinę Dolnej Odry i po Jeziorze Zachodnie. Zabieram Was na kilkudniową wycieczkę pełną ciszy, przestrzeni, zieleni i kapitalnych tras rowerowo-kajakowych. Najpierw pojedziemy wzdłuż Odry po niemieckiej stronie, później wrócimy po Jeziorze Zachodnim. Jest to kolejna z tras, których pełne opracowanie znajdziecie w książce Rower to jest świat. Są tam lokalizacje wszystkich świetnych miejsc, interaktywne mapy, ślady GPX do wrzucenia w telefon, miejscówki noclegowe, biwakowe i absolutnie wszystko, co trzeba do organizacji swojego wyjazdu. A my zaczynamy w Żelichowie, gdzie zostawiamy samochód i mkniemy sobie w stronę Odry taką oto ładną trasą rowerową, będącą częścią trasy po Jeziorzy Zachodnich. No i powiem Wam, że takich nawierzchni będzie na naszej 170-kilometrowej trasie naprawdę sporo, zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej. Zanim jednak wjedziemy do Niemiec taką oto kładką pieszo-rowerową, przejeżdżamy przez Cedyński Park Krajobrazowy, gdzie czapla siwa suszy swoje piórka na porannym słońcu. Pojedziemy sobie wśród lasów, stawów rybnych i delikatnych wzniesień. Jednak obok walorów przyrodniczych, okolica Cedynie zasługuje też na wzmiankę historyczną. Skracając historię, abyście mi tutaj nie pousypiali, region ten od wczesnego średniowiecza stanowił takie miejsce zapalne pomiędzy okolicznymi plemionami. A wszystko to przez znajdujące się na Odrze Brud, czyli takie wypłycenie, którym przechodził główny szlak handlowy łączący obie części Doliny Dolnej Odry, polską i niemiecką. No i z tego względu zdarzało się tutaj liczne potyczki, z których znana najbardziej jest bitwa pod Cedynią z 1972 roku, gdzie kilkutysięczna armia Mieszka I i Czcibora spuściła łomot najeźdźcom, a to co tutaj oglądacie to jest właśnie miejsce takiego przypomnienia, takiej pamięci tej bitwy. Zanim jeszcze wyjedziemy z Polski, trzeba jeszcze wspomnieć, że obok Cedyńskiego Parku Krajobrazowego warto wyskoczyć tutaj w okolicy na cedyńskie wrzosowisko. Jest ono ogromne, jednak na tę chwilę, jak widać, mało atrakcyjne. Wrzosy zakwitną dopiero na koniec lata i wtedy naprawdę dzieje się tutaj magia. My zaś zbliżamy się do samej granicy z Niemcami. No i tym sposobem wjeżdżamy na najbardziej wartościowy przyrodniczo obszar Doliny Dolnej Odry, który się ciągnie aż do Szczecina. Jednak taki najbardziej cenny fragment to jest ten od Kostrzyna nad Odrą aż po Osiny. Spędzimy sobie jadąc właśnie tym odcinkiem jakieś półtora dnia i rozlewiska te są jedną wielką ptasią stołówką. Naprawdę jest to najbardziej cenny obszar siedliskowy, gdzie swoje schronienie i siedliska ma 40 gatunków ryb, 51 gatunków ssaków i 250 gatunków ptaków. Okresowo przebywa w okolicy nawet do 20 tysięcy gęsi i 15 tysięcy żurawi, co stanowi zdecydowanie największą atrakcję i powoduje, że zjeżdżają się nad Odrę amatorzy fotografii nie tylko z Polski, nie tylko z Niemiec, ale też z całej Europy. No musicie przyznać, że most ten robi wrażenie. Był to most kolejowy zbudowany w roku 1892, jednak ponownie otwarty został już jako kładka pieszo-rowerowa w ubiegłym roku. Liczy sobie 785 metrów i powiem Wam, że niesamowitą frajdą jest to, że można sobie nim przejechać na drugą stronę granicy, a po drodze zatrzymać się na takiej oto kapitalnie zaprojektowanej platformie widokowej. Jeszcze co do rozlewisk, zawdzięczamy je w dużej mierze temu, iż Odra tutaj po polskiej stronie pozbawiona jest wałów, dlatego też woda tak swobodnie może się rozlewać. Obszar całej Doliny Dolnej Odry pocięty jest dzięki temu gęstą siecią starorzeczy, rowów, rozlewisk, bagien, mokradeł i kanałów, których łączna długość wynosi 200 km. A tu patrzcie, jak wody było na linii Trzciny, Marta zauważyła. Co najlepsze, jadąc ścieżką rowerową po niemieckich wałach, można to życie na Odrze podpatrywać bezpośrednio z roweru. Widać rozlewiska, a dzięki temu sporo ptaków i innych zwierząt, jak chociażby bobry, dziesiątki czapli, czy ten mały bocian czarny, który nic nie robił sobie z naszej obecności. Jeśli jednak będzie Wam za mało, to są też inne sposoby, dzięki którym można zobaczyć więcej. Pierwszym trochę na łatwiznę jest dron, drugim zaś znacznie ciekawszym i spokojniejszym jest wycieczka kajakowa, którą też uskutecznimy sobie, ale nieco później. Zobaczcie, ile tutaj leży skorupek. Mewy sobie wykorzystują twardy asfalt, jedyną twardą powierzchnię w okolicy i zrzucają z powietrza, roztrzaskują sobie. No, ale rowerami to trzeba uważać. Przed chwilą jechali Niemcy. Jeden najechał i powiedział, Scheiße. A tam, w ramach ciekawostki, po drugiej stronie jest najdalej wysunięty punkt Polski na zachód. O, gdzieś tutaj, w okolicy Cedyni, która jest gdzieś tam.
No dobrze, z lewej strony cały czas na oku mamy kotującą się w okolicy burzę. Z prawej zaś kibicujemy wyścigom kormorana z łodzią, zaś przed nami, jadąc wzdłuż Odry, pojawia się niewielka miejscowość o nazwie Krwin, gdzie na chwilę zatrzymujemy się, posilamy się naleśnikami w tutejszej kawiarni, a także odwiedzamy całkiem ładny park. Jeśli zaś chodzi o burzę, to otacza nas ona na wysokości miasta Szwed. Ale na szczęście poszła delikatnie bokiem i mamy piękny zachodzik, a tam zmierzamy w kierunku noclegu. Gdzieś tutaj na tych łąkach mam taką fajną miejscówkę na oku. W poszukiwaniu noclegu. O, tu jest ładny. Tu zachodzi słońce. Wschodzić będzie tam. I trzeba się schować pod pięknym drzewem. No, trzeba przyznać, że wschód słońca tak siadł średnio, przynajmniej na razie, ale to nie szkodzi. I tak powiem wam kilka ciekawostek z tym oto fajnym widokiem w okolicy. To właśnie tutaj, na 30 km przed Szczecinem, Odra rozdziela się na Odrę wschodnią i zachodnią. A wszystko to, co pomiędzy, czyli ten szeroki na 3 km obszar, nazywany jest Międzyodrzem. Co ciekawe, był to obszar, na którym nigdy nie było żadnych zabudowań, no może poza takimi domkami. I od wieków, może nawet i tysiącleci, jest to obszar zalewowy. No ale nie zawsze tak było. W czasach międzywojennych chciano przystosować Odrę bardzo mocno, właściwie Międzyodrze, do wypasu bydła i uprawy pól. Dlatego też, troszeczkę się już polepszyły widoki, dlatego też zaczęto budować bardzo dużo różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych, jakiś tam przegród, śluz, jazów i tak dalej, które za zadanie miały utrzymać niski poziom wody na Międzyodrze. Mówiąc na chłopski rozum, zabroniono mieszać się Odrze zachodniej z Odrze wschodnią i odwrotnie. Niestety projekt ten średnio wypalił, gdyż Odra nic nie robiła sobie z tych przeszkód i dalej okresowo zalewała te tereny, tym samym uniemożliwiając uprawę pól i wypas bydła. Dlatego też w końcu wyłączono z użytku wszystkie te budowle hydrotechniczne, a natura sobie zaczęła z powrotem tutaj rządzić. Tak naprawdę jedyny w okolicy działający jas, czyli taka przegroda na rzece, jest aktualnie na wysokości Widuchowej, gdzie faktycznie zaczyna się tak zwane Międzyodrze. To jest ten jas, liczy on sobie 78 metrów i ma za zadanie przepompowywanie wody z Odry zachodniej do Odry wschodniej, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Swoją drogą, ciekawostka, wschodnia Odra, ta tutaj, jest poniekąd sztucznym tworem, można powiedzieć, że niejako kanałem, który to powstał na skutek powstawania tych wszystkich jazów i śluz. Jeśli by nie wszystkie te przeszkody hydrotechniczne, Odra sama z siebie wolałaby płynąć w większości zachodnią niemiecką częścią, a tak jest zupełnie odwrotnie. Ja wiem, że się powtarzam, jest to monotematyczne za każdym razem, jak jestem w Niemczech, ale naprawdę to jest tak świetne, ile tu ludzi jeździ rowerami. Coś pięknego. Swoją drogą, jeśli taka pętla wzdłuż Odry nie robi na was wrażenia, to musicie wiedzieć, że istnieje znacznie dłuższa alternatywa, która leci na południe. Najpierw wzdłuż Odry, później wzdłuż Nysy. Liczy sobie 628 km i praktycznie trasa ta kończy się w Czechach. I, co najlepsze, praktycznie cały czas wjedzie poza ruchem samochodowym. Jak coś, jedyny problem jaki jest na trasie, to to, że trzeba pamiętać, muszę przekrzyczeć żaby, że trzeba pamiętać o sklepach i restauracjach, bo na samej trasie jest ich bardzo mało. Czasami się wjeżdża do miejscowości, więc można coś wyhaczyć, ale jak ktoś w interaktywnej mapie, w książce, podrzucam linki. Spróbuję złapać jakąś żabę. W sensie w obiektyw. Te
tym sposobem docieramy sobie do Meszerin, gdzie robimy krótką przerwę. Zatrzymujemy się na lokalnym polu namiotowym i na kilka godzin udajemy się na wycieczkę kajakową po tutejszym Międzyodrzu. Swoją drogą, ciekaw jestem, kto z czytelników bloga Kołem się toczy pamięta, jak 5 lat temu jadąc tę trasę również na rowerze, zatrzymałem się dokładnie w tym samym miejscu i też tutaj wypożyczałem kajak. Dajcie znać. Kajakami popłynęliśmy sobie aż do Gryfina i z powrotem. Po drodze udało nam się zobaczyć kilka czapli, łabędzia z młodymi w gnieździe, no i bobra, którego nagrać już mi się nie udało. No i też kilka wspomnianych instalacji hydrotechnicznych, jak te niedziałające już śluzy w Gryfinie. Swoją drogą przy okazji trzeba nadmienić, że okolica ta również jest świetnym miejscem dla miłośników natury, a przede wszystkim ptaków. Dokładnie tak samo jak stawy mylickie pokazywane w poprzednim odcinku. Koniecznie zerknijcie, jeśli jeszcze nie widzieliście. Jeśli zaś chodzi o poranek z dnia następnego, to czekały nas chyba najładniejsze mgły tego wyjazdu. No i do Polski wbijamy sobie na wysokości Gryfina, odbijając na chwilę od głównej trasy, jedziemy do tak zwanego Krzwego Lasu, gdzie po środku praktycznie normalnego, prostego lasu znajduje się około setka takich pięknie zakrzywionych, esowatych drzew. A jak one powstały? No, są różne legendy na ten temat, jednak najprawdopodobniej powstały na skutek działalności człowieka. W latach 30. kwitł tutaj przemysł stolarski i okoliczni stolarze wpadli na pomysł, aby kształtować nieco tutejsze drzewa, jak to robią japońscy mistrzowie bonsai. Potrzebowali takich zakrzywionych drzew, najpewniej do produkcji mebli, beczek albo łodzi. No, tego do końca nie wiadomo, niestety po wojnie zaprzestali produkcji, no i tak porzucili ten las, który sobie tutaj rośnie już bez opieki do dziś. Natomiast kawałek za krzywym lasem wpadamy na kolejny oficjalny szlak rowerowy, którym po części wytyczyłem naszą pętlę, mianowicie szlak Blue Velo. Odcinek, którym sobie przejedziemy aż do Trzcińsko-Zdroju, czyli jakieś 40 km, pociągnięty jest nie tylko po drogach publicznych fragmentami, nie tylko drogami leśnymi, takim jak ta, ale też, co lubię najbardziej, śladem starych torów kolejowych. Jednak nie jest też tak, że nie będziemy sobie tego szlaku odbijać, bo w okolicy kawałek obok szlaku jest kilka ciekawych miejsc, które warto sobie odwiedzić. Szkoda tylko, że tak trochę zaniedbany jest ten szlak, bo asfalt naprawdę fajny, ale liści to tu na bank żadna maszyna nie zamiata, nie mówiąc już o śmieciach, szkle i tak dalej. No ale przynajmniej fajna traska. No i tym sposobem dojechaliśmy sobie do miasta Trzcińsko-Zdrój, którego nazwa jednak może być trochę myląca. O ile kiedyś dzięki odkryciu sporych pokładów torfu borowinowego w 1907 roku przyznano mu status uzdrowiska, to po wojnie niestety został on utracony. Jednak w nazwie Zdrój pozostaje do dziś. Za Trzcińskiem wpadamy już na znacznie lepiej zadbaną trasę, która jest już nam bardzo dobrze znana z początku wycieczki, mianowicie trasa po Jeziorze Zachodnich. No, trzeba przyznać, że ścieżka ta przygotowana jest rewelacyjnie. Równiutki asfalt, dobre oznakowanie, sporo tablic informacyjnych, do tego praktycznie co kilkanaście kilometrów natrafia się na jakieś ławeczki czy też wiaty, pod którymi można się schować i trochę odpocząć. To należy pochwalić. Pole w lewo. Jedzonko, spanie, plaża, naprawdę spoko. Co do plaż, to trzeba zaznaczyć, że jest ich kilka na tym odcinku, jak chociażby nad trzema jeziorami o podobnych nazwach. Dłużec, Długie i Dołgie. Jednak ze względu na pogorszenie pogody niestety nie było nam dane popływać. A szkoda, bo woda w niektórych zbiornikach jest czysta jak kryształ. Zaś tutaj przed wami znajduje się najstarszy i największy w Polsce mamutowiec olbrzymi, zwany też częściej sekwoją. W idealnych warunkach drzewa te
osiągają nawet 130 metrów wysokości. Ten no ma zaledwie 27 mimo swoich 120 lat, czyli można powiedzieć, że taki trochę bonsai. W ogóle odcinek o bonsai nam się zrobił. Ale mniejsza z tym, należy docenić, że chce mu się w ogóle w tym polskim zimnym klimacie rosnąć. Bardzo ładne drzewo. A jeszcze przy mamutowcu ciekawostkę, słyszycie tego ptaka? Ostatnio fajną apkę odkryłem. Można sprawdzić, co to za ptak. Apka się tak nazywa. Jest darmowa. Klikacie nagraj. O. Teraz się nagrał. Tutaj ten fragment się zaznacza, który się nagrał. Można go odsłuchać. Czy to jest na pewno to? No jest. I teraz zrobicie... A na dzisiaj. Wilka zwyczajna. Klik i od razu do Wikipedii. Po drodze mijamy sobie takie oto otoczone murami obronnymi miasto Moryń. Położone jest nad jeziorem Morzycko, które to z głębokością 60 metrów jest najgłębszym na całym Pojezierzu Zachodnim. Mówiąc jeszcze zaś o trasie Pojezierzy Zachodnich, jest to projekt, który ciągnie się przez 338 km od kładki pieszo-rowerowej w Siekierkach, którą już znacie, aż do miastka. Niestety minusem tej trasy, jak zresztą większości szlaków długodystansowych w Polsce i za granicą, jest fakt, że są one projektowane jako trasa od punktu A do punktu B, no i koniec, co strasznie utrudnia planowanie wycieczek. No bo co potem, jak dojedzie się do końca takiej trasy i nie ma się na przykład jak wrócić pociągiem do punktu startowego. Dlatego też nieskromnie powiem, że od tego jest właśnie książka Rower to jest świat, gdzie praktycznie wszystkie trasy po Polsce i blisko granicy są jakby projektowane właśnie w oparciu o tego typu szlaki w sporej części. I to nie tylko dlatego, żeby zobaczyć jak najwięcej fajnych miejsc, ale też nie jeździć tam i z powrotem tymi samymi trasami, co jest strasznie, strasznie nudne. Sorry, że was tak męczę czasem z tą książką, ale ona serio jest, nieskromnie powiem, świetna. Sam jak teraz się przygotowałem do tej trasy, to po prostu pobrałem sobie ślad, przyklepałem noclegi, no i tyle. Cała robota zrobiona. O. No jak już leży, to niech leży, dalej nie poleci, nie? A na sam koniec zatrzymujemy się w takim bardzo ciekawym miejscu, stacja Klempicze. Dawniej zatrzymywały się tutaj pociągi, teraz zatrzymują się rowerzyści. Jedyne takie miejsce na trasie, naprawdę warto chociażby dlatego tu przyjechać. Można sobie odpocząć, posiedzieć, tutaj zrobić w tym miejscu kawkę, herbatkę, zupkę chińską, nawet ciastko sobie wziąć, wrzucić co łaska i wpisać się też do księgi gości. Bardzo polecam. A jeśli ktoś chce taką czapkę zdobyć, tylko jak się toczę, to zerknijcie szczególnie do tej księgi gości. No, widzimy się w kolejnych filmach. W lipcu będę jechał wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, taką pętlę sobie zrobię i mam nadzieję, że będzie ciekawy film. No, trzymajcie się i do następnego. Pozdro!